Ten dzień jest naprawdę szczególny. Najpierw przez to, że mamy dziś niedzielę Bożego Słowa. Więc jesteśmy u źródła. Jesteśmy u źródła, aby zrozumieć wszystko to, co wiąże się z tym doświadczeniem, któremu na imię ojczyzna, wolna ojczyzna, niepodległa. Dziś wielkie święto, dziś wielka uroczystość. Chcemy to zaznaczyć przez tę modlitwę, przez to radowanie się, świętowanie, przez wspólną obecność. Droga do niepodległej Polski wiodła przez pobojowiska powstań narodowych i zesłańcze syberyjskie szlaki, poprzez drogi emigracji, poprzez różnych polityków, którzy budzili uśpione sumienie Europy. Tu też, na naszych kaszubskich ziemiach, wspominamy działaczy niepodległościowych, tych, którzy poprzez karty literatury romantycznej, poprzez wielkie dzieła narodowej edukacji prowadzone w kościołach, w domach polskich, tak kształtowała się z trudem droga do niepodległej, a przecież ta historia zapisana jest w kryptach, na grobach, pomnikach, w więziennych celach, barakach obozowych. Gdzieś daleko na Syberii, w tym śniegu. Przychodzimy dziś, aby w tej świątyni, to też jest znamienne, w tej świątyni, która zna dramat ludzkiego, polskiego, kaszubskiego serca, które modliło się tu, tęskniło za wolną Polską. Tych naszych przodków, tu wypowiadanych modlitw po polsku, za co była kara, za co było więzienie, szykany. Jesteśmy dziś tu, my, jako spadkobiercy, i powinna nas rozpierać duma, że jesteśmy na tej ojczyźnie ziemi, na tej ojczystej ziemi, jako znak. Znak tożsamości, ale i znak do przekazania pokoleniom tego dziedzictwa matek i ojców z przeszłości, którzy na tej ziemi modlili się, cierpieli. Tak bardzo tęsknili za ojczyzną. Niech będzie błogosławiony Pan, który dał pokój swojemu ludowi. Niech będzie z nami Pan nasz, tak jak był z naszymi przodkami. Pan dziejów, Bóg Stwórca i wychowawca każdego z nas.
pan żołnierza. Czołem, panie komandorze! Bardzo serdecznie witam wszystkich, przede wszystkim mieszkańców Kościerzyny, bo to jest dzisiaj nasze święto, nas wszystkich kościerzaków, w hołdzie dla naszych przodków, którzy walczyli o to, abyśmy mogli się w ten sposób spotykać, tak cieszyć. Dzisiaj, obchodząc setną rocznicę powrotu Kościerzyny i całego Pomorza do Polski, dziękujemy naszym przodkom za ich wielką charyzmę, przekazywanie kolejnym pokoleniom Kaszubów przez 148 lat kultury, religii, szacunku do sąsiadów, naszej kaszubskiej gościnności, a co najważniejsze, tego, iż mimo naszej odrębności i kaszubskiego języka jesteśmy Polakami. Dziękujemy, że mieszkamy w wolnej, suwerennej i praworządnej ojczyźnie. Tak jak wtedy nasi przodkowie przekonywali, że jako Kaszubi jesteśmy Polakami w wolnym europejskim państwie, tak dzisiaj my obiecujemy dochować tej spuścizny i zrobimy wszystko, aby też nasze kolejne pokolenia mogły się cieszyć i być dumne z kaszubskich korzeni w wolnej i niezależnej, praworządnej Polsce, będącej częścią Europy. Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski. A dzisiaj dodać możemy, a bez Polski Europy. Wszystkiego najlepszego na kolejne setki lat dla naszej małej ojczyzny. Wiwat Kaszuby, wiwat Polska. Szanowny panie burmistrzu, szanowna pani minister, drodzy parlamentarzyści, panie generale, drodzy piłsudczycy, szanowni państwo, pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda objął honorowym patronatem dzisiejszej uroczystości i skierował list do władz i mieszkańców Kościerzyny, który mam zaszczyt odczytać. Warszawa, 26 stycznia 2020 roku. Władze i mieszkańcy miasta Kościerzyna. W setną rocznicę powrotu Kościerzyny oraz całych Kaszub do odrodzonej Rzeczpospolitej uroczyście przekazuję mieszkańcom miasta jubileuszowy dar, flagę Rzeczpospolitej Polskiej. Eksponujcie ją państwo z dumą i radością, jako manifestację oddania Polsce i wyraz naszej tożsamości, jako znak wspaniałego dziedzictwa wartości, które pozostawiły nam poprzednie pokolenia Polaków, jako symbol wspaniałego dorobku naszego narodu, który możemy pomnażać poprzez realizowanie własnych marzeń i pasji, umacnianie wzajemnych więzi i kształtowanie przestrzeni rozwoju dla wszystkich rodaków. Biało-czerwona flaga to jeden z najczcigodniejszych symboli Rzeczpospolitej. Jednoczy ona naszą polską wspólnotę. Jest świadkiem historii ojczystej oraz znakiem patriotyzmu i tożsamości narodowej. Nasi przodkowie spoglądali na nią z szacunkiem i miłością, gdy przelewali krew w obronie praw i wolności narodu, a także kiedy poprzez wierność ideałom, zachowywanie i rozwijanie narodowej kultury, codzienną wytrwałą pracą, mądrością i przedsiębiorczością służyli drugiemu człowiekowi i całej ojczyźnie. Niech i dzisiaj widok tej flagi umacnia w nas poczucie wspólnoty i ducha solidarności. Niech będzie impulsem do pracy dla pomyślności naszych małych ojczyzn.
Niech inspiruje do budowania dzisiejszej wolnej, suwerennej Rzeczpospolitej, nowoczesnego i silnego państwa, gotowego do odważnego podejmowania wyzwań przyszłości. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Panie burmistrzu, zapraszam. Działo się to 26 stycznia 2020 roku. W dniu tym przyszłym pokoleniom ku pamięci odsłonięta została w fasadzie kościerskiego zabytkowego ratusza tablica o następującej treści. W hołdzie twórcom niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieszkańcom Kościerzyny, którzy przez 148 lat pruskiego zaboru zachowali tożsamość, język i wiarę ojców. W setną rocznicę wkroczenia do Kościerzyny szwoleżerów rokitniańskich 31 stycznia 1920 roku oraz 90. rocznicę ufundowania w tym miejscu tablicy pamiątkowej przez mieszkańców Kościerzyny. Kościerzyna 26 stycznia bieżącego roku.